Gdyby nie spowodowana pandemią przerwa w tradycji spółdzielczych spotkań dla starszych i samotnych mieszkańców, z pewnością nie byłoby żadnego wyłomu. Skoro jednak się on przydarzył, z tym większą chęcią postanowiono do pięknego zwyczaju wspólnego świętowania powrócić. W drugą sobotę grudnia, jak zawsze w sali konferencyjnej SMLW, zaczęto je na osiedlu Jagiellońska. Zaprosiliśmy około 100 osób starszych, samotnych z naszego osiedla Jagiellońska. Jest to mniej niż było przed pandemią. Wielkanoc pokazała, że jednak troszeczkę seniorów niestety ubyło na naszym osiedlu. Liczymy się z tym, że co roku różnie może być. Niemniej jednak przygotowaliśmy się tak jak zawsze. Staraliśmy się, aby wszystko zrobić jak najlepiej, jak najsmaczniej, jak najprzyjemniej. Sala pięknie udekorowana. Piękna, bo prawdziwie zimowa była też tego dnia pogoda. Z punktu widzenia wielu potencjalnych gości, zaśnieżone i śliskie chodniki stanowiły jednak pewną przeszkodę. Każda osoba czeka na ten dzień, na to spotkanie, na to przyjście tutaj. Natomiast no, ludzie są już coraz starsi, coraz bardziej tacy ostrożni, więc trudno jest powiedzieć na tą chwilę, ilu seniorów przyjdzie, a ilu zrezygnuje, chociażby ze względu na pogodę. Nie powstrzymała ona w każdym razie żadnego z honorowych gości imprezy, co łatwo zrozumieć, bo przecież kilku z nich dobrze pamięta same jej początki. Panie drogie i wy nieliczni panowie, życzę wam zdrowych, radosnych, pogodnych świąt, żebyście w tych świętach odnaleźli spokój i miłość do bliźniego. Pogodę ksiądz proboszcz załatwił naprawdę piękną, świąteczną, taką prawdziwą, świąteczną, dawno. Dawno nie było. Ja mam mieszane uczucia, bo trzeba płacić za ośnieżanie miasta. Nie licho kosztuje. Tak, także przyjmijcie ode mnie i od wszystkich władz miejskich naprawdę życzenia spokojnych, pięknych świąt i wszystkiego co najlepsze w nowym 2020, już niestety czwartym roku. Kiedy prezydent z życzeniami wybiegł w przyszłość, inni oficjele sięgnęli do własnych wspomnień, raz mocno, raz nieco luźniej związanych z wigilijną tradycją. Jak tutaj była mowa o tym, czy zostać księdzem, czy nie, to też mi się przypomniało z dzieciństwa, jak się na religii, chodząc do kościoła w Jabłonie, bo to była moja parafia, sprzeczałem z księdzem i ksiądz mnie kiedyś zaprosił do siebie na zaplecze, posadził, byłem pełen przerażenia, że mnie ochrzani za to, że się z nim sprzeczam, a on mi powiedział, wiesz co, ty jesteś tak dociekliwy, ty powinieneś iść do seminarium, pomyśl o tym. Jakoś się nie złożyło, nie wiem, jednak wspominam to do dzisiaj. Szef Rady Powiatu wrócił z kolei myślami do sali, w której właśnie miał przyjemność gościć. Z dużą radością przyjąłem to zaproszenie na to spotkanie, ponieważ ta sala kojarzy mi się wyjątkowo dobrze, te wspomnienia sięgają tam przeszło 40 lat wstecz, jak legionowianinem jestem od urodzenia, jak tutaj tata, który kiedyś działał w spółdzielni, wspólnie organizowane były bale dla, bale także karnawałowe, bale takie świąteczne dla dzieci i tutaj na tej sali jako taki brzdąc 7-8-letni od Mikołaja paczkę dostawałem. Tego dnia najważniejsze było oczywiście to, co od organizatorów dostali zaproszeni mieszkańcy. W bogatym menu znaleźli oni jak zawsze nie tylko tradycyjne świąteczne dania, lecz także ciepłą, rodzinną atmosferę. Nic dziwnego, że osiedlowi radni spotkania z wdzięcznymi im za to mieszkańcami zamierzają kontynuować. Najlepiej, tak jak teraz przy finansowym bądź rzeczowym wsparciu Urzędu Miasta, Starostwa, Zarządu SMLW, Baru Mlecznego Gruba Kaśka i Delikatesów Floryda. Wiemy doskonale, że jest to integracja dla tych osób, jest ona bardzo potrzebna. Wiemy również, że ci ludzie jak się spotykają, później też te kontakty się utrzymują. Poza tym często przychodzą do administracji i pytają już dużo wcześniej, czy to spotkanie będzie, więc myślę, że jest to nadal potrzebne. Jest to takie bardzo miłe święto. Poza tym jest bardzo dużo ludzi samotnych, którzy mają dzieci, tak, ale mieszkają sami. Więc no, dla tych osób jest to dość istotna okoliczność, jest to bardzo przyjemne święto i myślę, że będziemy to robili najdłużej, jak tylko się da. Z
Z podobnym przekonaniem przystąpili do przygotowywania świątecznej uczty radni z osiedla Sobieskiego. Co prawda nie zapraszali już swoich gości do sceny 210, lecz do sceny po sąsiedzku, ale sam jej adres pozostał przecież ten sam. Adres, a przede wszystkim tworzony przez uczestników uroczystej wigilijnej kolacji klimat. Już nasze 29. spotkanie wigilijne z mieszkańcami naszego osiedla. Po prawie 3-letniej przerwie spotykamy się tutaj, oczywiście z wielką radością. Mieszkańcy na tę chwilę wyczekiwali bardzo długo. Podczas gdy jedni czekali biernie, inni usiłowali dowiedzieć się, czy i kiedy jest szansa na reaktywację wielkanocnych oraz wigilijnych spotkań. Wielu seniorów, i słusznie, nie chciało się pogodzić z tym, że ze spółdzielczego kalendarza mogą one zniknąć. Ja częstokrotnie byłam nagabywana, zaczepiana przez mieszkańców, którzy dopytywali się kiedy i czy w ogóle, także czekali na tę chwilę z wielką niecierpliwością. Chociaż zmiana charakteru oraz opiekuna sceny mocno ograniczyła jej imprezowe możliwości, organizatorzy wybrnęli z tego kłopotu wzorowo i przy organizacyjnej pomocy przedszkola miejskiego nr 7 kwestie mebli i zastawy stołowej udało się dopiąć na ostatni guzik. Resztą, czyli przygotowaniem wielu smacznych, przyciągających wzrok potraw, zajęli się już osiedlowi radni, uważnie pilnując tego, aby każda z nich i wszystkie razem pomagały stworzyć wśród obecnych niepowtarzalną magię świąt. Poziom absolutnie nie może się zniżać, tylko robimy wszystko, żeby to było jeszcze wyżej. Sądząc po życzliwych reakcjach zaproszonych mieszkańców, tym razem ten ambitny cel również został osiągnięty, zaostrzając tylko apetyt gospodarzy na zorganizowanie kolejnego świątecznego spotkania dla osiedlowych seniorów.